Skok na Konpeki Plaza to główny zapalnik całej fabuły Cyberpunka 2077. Bez niego cała ta przygoda nie miałaby miejsca i możemy tylko zgadywać, jak potoczyłyby się dalsze losy V i Jackiego. Jednak co takiego sprawiło, że kradzież relika okazała się tak wielką klapą i kto jest za to wszystko odpowiedzialny? Czy istnieje szansa, że faktycznie sprawy potoczyły się tak, a nie inaczej przez zwykłego pecha i zbieg okoliczności? Czy może tak naprawdę wszystko było zaplanowane od początku do końca przez Yorinobu Arasakę, a V z Jackiem byli jedynie zwykłymi pionkami w jego planie przejęcia władzy w korporacji? Zanim jednak przejdziemy do tak zaawansowanych teorii, zacznijmy od samego początku. W jaki sposób V wraz z Jackiem poznali Dextera Deshona? To jest proste, otóż znał się z T-Bug, a ta z kolei zapoznała go z najemnikami, nic specjalnego. Jednak zaczyna się robić dziwnie, gdy głębiej zastanowimy się nad słowami Jackiego przed megablokiem V. Mówi on wtedy, że Dex, jeden z najlepszych fixerów Night City, od tak zrobił sobie 2-letnie wakacje. Jackie nie widzi w tym nic dziwnego, bo w końcu sam Dex mówi, że wybrałby żywot spokojnego człowieka, ale czy aby na pewno jest to prawda? Ze spotkania w All Foods i rozmowie z Roycem, o ile można tę wymianę zdań nazwać rozmową, możemy wywnioskować, że Deshon wcale nie jest taki święty, za jakiego się podaje. Gdy tylko z ust V pada nazwisko Dexa, Royce natychmiast łączy fakty i twierdzi, że wystawił on pół Pacyfiki. Wątek tego niebezpiecznego regionu Night City pojawia się też wcześniej podczas przejażdżki zapoznawczej z Dexem. Wtedy Fixer mówi, że próbował dowiedzieć się czegoś o Evelyn Parker, jednak odezwali się do niego starzy znajomi z Pacyfiki i poprosili, aby przestał pytać. Jeśli połączymy w całość te kilka wątków, od razu nasuwają się wnioski, że wakacje Dexa wcale nie musiały być klasycznym odpoczynkiem od pracy, a raczej ukrywaniem się przed wrogami z Pacyfiki, których Deshon narobił sobie przez lata pracy w Afterlife. Być może Dex puścił taką plotkę, że niby udaje się na zasłużone wakacje, kiedy tak naprawdę starał się ukryć przed konsekwencjami krzywych akcji i oszustwach na wysoko postawionych osobach z gangów Pacyfiki. Tutaj taki mały disclaimer, bo jak dogrywałem sobie sceny do tego filmu, to doszło do mnie, że ten wątek ukrywania się Deshona jest wprost powiedziany przez V i Jackiego, jeśli gramy Street Kidem, ale w innych przypadkach faktycznie wiemy tylko tyle, że Dex zrobił sobie w wakacje. Zastanawiające jest jednak to, że po tych 2 latach przerwy Dex od tak wrócił do pracy i nikt go nie szuka. Nikt nie stara się wyciągnąć od niego żadnych konsekwencji, nie domaga się zadośćuczynienia, nic z tych rzeczy. Wydaje się, jakby cały świat zapomniał już o jego wybrykach sprzed 2 lat i zwyczajnie nie chciał mieć z nim nic wspólnego. Wrócimy do tego wątku jeszcze później. Ale Dex sam nie wymyślił skoku na Konpeki Plaza. Zleciła mu go Evelyn Parker, która wcześniej nagrała wnętrze apartamentu Yorinobu na zlecenie Voodoo Boys. Miała ona jedynie nagrać właśnie Braindance i dostarczyć go do głównego gangu Pacyfiki. Postanowiła jednak wystawić mamą Brigitte i skoro już dowiedziała się o reliku, to dlaczego nie miałaby na tym dodatkowo zarobić? Zleciła więc kradzież relika Dexowi, dla którego ten kontrakt miał stanowić przepustkę na tron, z czego Czarny Chrystus Afterlife nie zamierzał rezygnować. Ciekawej rzeczy dowiadujemy się jednak zaraz po obejrzeniu Braindance'u u Judy. Otóż Evelyn prosi nas, abyśmy wystawili Dexa i zrobili to zlecenie tylko dla niej. Więc mamy już Dexa, który kiedyś wystawił pół Pacyfiki, mamy Evelyn, która dopiero co wystawiła Voodoo Boys, a teraz chce to samo zrobić Dexowi i do tego chce jeszcze, abyśmy my również zdradzili Fixera. Zdrada goni zdradę. Pytanie brzmi, dlaczego Evelyn nagle postanowiła zrezygnować z pomocy Fixera? Czy była to zagrywka czysto dla pieniędzy, czy być może ktoś doszedł do wniosku, że im więcej osób jest zaangażowanych w sprawę, tym więcej śladów jest do ukrycia? Ponadto dowiadujemy się, że Parker chciała sprzedać biochip Netwatchowi, czyli największemu wrogowi Voodoo Boys. Dokładnie taki sam plan miał Yorinobu, gdyż z ich maili możemy wyczytać, że mieli zawrzeć umowę, w której syn cesarza sprzedaje im relik. Jednak nie ma być to pierwszy lepszy relik z jakimkolwiek konstruktem. Zależy im tylko i wyłącznie na zapisie osobowości Silverhanda. Jeśli zaś przeanalizujemy cały plan ekipy na kradzież relika, to mówiąc krótko, jest on kompletnie do dupy. Po pierwsze, Dex dopiero co wrócił z niby wakacji i jeszcze nie zdążył dobrze odnowić kontraktów ze wszystkimi w branży. Do tego od razu porywa się na zlecenie godne największych legend pokroju Morgana Blackhanda, a gdyby tego było mało, zatrudnia do tej roboty 3 kompletnych amatorów. Przynajmniej jeśli chodzi o Jackiego i V, bo ich doświadczenie to 5 roku, co raczej nie stanowi zbyt dużej wagi. Steebak nie wiemy, jednak po tym co odwaliła w Konpeki Plaza, możemy domyślać się, że raczej również nie jest pierwszoligową trenerką. Można by się nawet pokusić o stwierdzenie,
twierdzenie, że to ona jest odpowiedzialna za porażkę skoku na Konpeki Plaza. Bo jeśli się zastanowimy, to fabuła gry prezentuje się w taki sposób, że Yorinobu i Smasher wchodzą do apartamentu dosłownie kilka minut po tym, jak weszli tam V i Jackie. A przecież gdyby szanowna pani T-Bag nie męczyła się z zaporami przez prawie 4 pieprzone godziny, to najemnicy mieliby kilka godzin zapasu na spokojną ucieczkę z miejsca zdarzenia. I dlatego zastanawiające jest, dlaczego Dex wynajął do złamania zabezpieczeń największej korporacji na świecie kogoś tak niedoświadczonego jak T-Bag. Przecież do tego potrzebny byłby ktoś klasy Bart Mossa albo Spider Murphy. Sporo podejrzeń może budzić też fakt, że hotel jest chroniony tylko przez jednego Netrunnera. Nawet jeśli byłby on najwyższej klasy hakerem, to i tak opieranie wszystkich systemów hotelu na jednym człowieku nie jest do końca rozsądne. Jednak czy aby na pewno miało być to rozsądne? Interesujący jest fakt, że w zasadzie T-Bag przebiła się przez lot dokładnie chwilę przed pojawieniem się na miejscu Saburo. No chyba, że ktoś specjalnie wpuścił ją dopiero wtedy. Czyżby nasi najemnicy byli na miejscu zbyt wcześnie i konieczne było przetrzymanie ich na miejscu o kilka godzin dłużej? Jak mówiłem, Yorinobu, Saburo, Adam Smasher i Takemura wchodzą do apartamentu dosłownie kilka minut po pojawieniu się tam Vii Jackiego. Jakim pieprzonym cudem mogło dojść do tak ogromnego zbiegu okoliczności? Sam Jackie w to nie dowierza i mówi, że Saburo miał 150 lat i umarł akurat w momencie, gdy byli oni w tamtym miejscu. No chyba, że to wcale nie był żaden zbieg okoliczności. Jeśli udamy się do AV-ki Saburo na dachu hotelu, znajdziemy tam dziennik cesarza, gdzie opisuje on podróż z Japonii do Night City. Podczas podróży przepływali obok portu Militechu, który był niczym wielka forteca i Saburo miał ciężko oprzeć się pokusie wystrzelenia w to miejsce kilku rakiet. Samo spotkanie Saburo z Yorinobu zaplanowała Hanako, aby ojciec z synem mogli się pogodzić i przy okazji zabrać relika z powrotem do Japonii. Swoją drogą, tak, Hanako i Saburo przypłynęli do Night City lotniskowcem Kujira, czyli dokładnie tym samym, o którym na kilka dni przed skokiem na Konpeki trąbiły wszystkie stacje telewizyjne, co widzimy na jednym z loading screenów po wczytaniu save'a. Więc tu znów pojawia się pytanie, jakim cudem DeShawn nie pomyślał, żeby sprawdzić, czy aby przypadkiem na pokładzie nie płynął cesarz Japonii. Przecież tak dużo mówiło się, że jest to podejrzana sprawa, żeby tak wielkim uzbrojonym po zęby lotniskowcem przypłynąć do Night City, tak po prostu. Plotką było to, że Arasaka postanowiła wywieźć go z Japonii, bo obawiała się, że ktoś może zechcieć zatopić go w celach naukowych. Ta i błyskotliwy Dex uznał, że to na 120% jest prawda. Nie można też przejść obojętnie obok ostatniego wpisu w dzienniku Saburo. Cesarz pisze w nim, że gdyby tylko zechciał, mógłby wymazać Night City z powierzchni Ziemi jedną bombą atomową i wydaje się, że wcale nie są to tylko żarty. Pytał on również o zdanie w tej kwestii swoją córkę Hanako, która odradzała mu takie działanie. Motywacją Saburo było to, że relik mógł dostać się w niepowołane ręce, a wtedy dla wszystkich byłoby lepiej, gdyby biochip został zniszczony wraz z całym miastem, niż gdyby miał wpaść w ręce złych ludzi. Na koniec stwierdził, że wstrzyma się z decyzją do spotkania z Yorinobu. Więc gdyby Saburo faktycznie zdecydował się zrzucić bombę na Night City, w zasadzie taki obrót spraw, jaki mamy w grze, nie jest aż taki najgorszy. Przypomnijmy, że chodzi tu o nową, eksperymentalną wersję biochipu, która w przeciwieństwie do podstawowej, komercyjnej wersji umożliwia wgranie engramu z chipu do nowego ciała, o ile jest ono kompatybilne tkankowo z poprzednim. Czy fakt, że na biochipie znajdował się akurat konstrukt Silverhanda, miał dla Saburo jakieś większe znaczenie? Pewnie nie, poza jakąś tam wartością sentymentalną, bo w jednej z notatek w dzienniku cesarza odnosi się on do Silverhanda jako jednego ze swoich największych wrogów, choć raczej trzymał on jego konstrukt jedynie jako trofeum zwycięstwa, aniżeli faktycznej przepustki do Alt, a w konsekwencji za Blackwall. A skoro jesteśmy już przy Blackwallu, to nie możemy pominąć faktu, że Voodoo Boys i Netwatch wiedzieli, że na dokładnie tym reliku znajduje się osobowość Rockerboya. Być może miał miejsce jakiś niekontrolowany wyciek danych z Arasaki, z którego dowiedzieli się oni takich informacji. A co jeśli ten wyciek wcale nie był niekontrolowany? Co jeśli cała ta akcja została zaplanowana od początku do końca? Co jeśli zaczęło się od tego, że Yorinobu chciał przyjąć władzę w Arasace i wymyślił cały ten niemal perfekcyjny plan, w którym wykrada on relika, aby zwabić swojego ojca do Night City, w międzyczasie jako przykrywkę dobija targu z Netwatchem oraz przekazuje te informacje Voodoo Boys, aby ci upozorowali akcję w Konpeki Plaza, w zamian za co dostaną relika z przepustką za Blackwall. Wtedy najemnicy pojawiają się w apartamencie dokładnie chwilę przed dotarciem na miejsce cesarza i są na miejscu zbrodni, więc całe podejrzenie morderstwa spadnie na nich. Yorinobu prawowicie przejmie władzę w korporacji, Voodoo Boys dostaną to, czego chcą, Netrunnerkę wypali się w trakcie, najemników odstrzeli się po drodze, na Parker też znajdzie się sposób, a Fixera dopadnie Takemura. A, no właśnie, Takemura. On również wie za dużo i może stanowić potencjalne zagrożenie, więc wyślijcie za nim zabójców Arasaki, niech się nim zajmą. Serio, czy zastanawialiście się kiedyś, dlaczego egzekutorzy Arasaki ścigają Takemurę? Przecież jeszcze chwilę wcześniej Takemura posłusznie wykonywał rozkazy, dalej będąc w roli ścigającego mordercę Saburo Arasaki, a chwilę później już sam był tym ściganym. Teoretycznie przy życiu pozostawał jeszcze Adam Smasher, którego Yorinobu
znowu również mógłby chcieć się pozbyć, więc istnieje możliwość, że śmierć Smashera w końcówce gry jest synowi cesarza na rękę. Ale serio, plan był wręcz idealny. Yorinobu zabija ojca, przejmuje władzę w Arasace, jakimś magicznym trafem akurat w tym momencie na miejscu byli jacyś najemnicy, więc cała wina spada na nich. Przy życiu nie pozostaje dosłownie nikt poza Vi, który sam przyniesie Voodoo Boys ich obiecany relik. Choć Dex również zadbał o to, aby najemnik był martwy, a że był na tyle głupi, że wcześniej nie wziął od niego relika i ten został wykorzystany na zmartwychwstanie Vincenta, to już jego problem, więc dostał kulkę w łeb. Co również jest ciekawe, to w pierwszych wersjach gry można było zamontować sobie specjalny wszczep pozwalający zobaczyć, który przeciwnik się wykrył. Stąd w sieci pojawiły się nagrania, na których Adam Smasher w Konpeki Plaza jest właśnie podświetlony na czerwono przez ten wszczep, co znaczyłoby, że jest on świadomy obecności V i Jackiego w pomieszczeniu. Szybko jednak wszyscy doszli do wniosku, że Smasher jest podświetlony na czerwono, bo przecież jest w grze bossem, a każdy boss w grze ma na ciebie ciągły fokus i jest świadomy twojej obecności, więc no, ta teoria jest obalona. Ale czy na pewno? Podczas rozmowy Yorinobu z Saburo, Smasher nie rusza się ani na moment. Nie obraca głową. Przez cały ten czas jest wpatrzony w dokładnie jeden punkt, w którym jest filar, w którym ukrywają się najemnicy. Podobna sprawa ma miejsce z Takemuro. Przeskanował on całe pomieszczenie, z pewnością ma on wszczepy najwyższej klasy. Przeskanował na pewno miejsce, gdzie był schowany relik i go tam nie znalazł. I wpatrując się w filar przez kilka sekund, nie był w stanie przeskanować go na tyle, aby zobaczyć dwóch facetów w środku z masą wszczepów i walizką z relikiem. Przecież już my jako Vi z podstawowym Kiroshi od Victora jesteśmy w stanie w sekundę dowiedzieć się, że skanowany przez filar mężczyzna to Takemura. Dodatkowo pojawia się powiadomienie, że jesteśmy skanowani. Nie wiem jak wy, ale mi wydaje się to wielce podejrzane. Czy Hanako wiedziała o planie brata? Raczej nie. Raczej to Yorinobu wykorzystał fakt, że siostra umówiła mu spotkanie z ojcem, a co również możliwe, dokładnie tak Yorinobu sobie to zaplanował. Możliwe, że sam skok na Konpeki Plaza od samego początku miał się nie udać. Możliwe, że od samego początku wszystko było kontrolowane przez Yorinobu i dokładnie zaplanowane tak, aby pionki na szachownicy nie zdawały sobie sprawy, że są rozgrywane. A Hellman? Cóż, trudno powiedzieć, jaki był jego plan i jaki był plan Yorinobu wobec niego. Wiemy natomiast, jaki był plan Saburo wobec Hellmana. Z dziennika cesarza dowiadujemy się, że ten chciał mu nawet zaoferować jakieś wysokie stanowisko w Kyoto. Jednak no, z wiadomych przyczyn go nie dostał, postanowił więc uciec do Kangtao przez ich pododdział Kianti. Jest jednak jedno ale w całej tej teorii. Otóż jeśli po zabraniu relika nie schowamy się dostatecznie szybko w filarze, do apartamentu wejdzie Adam Smasher i od razu dopadnie V, co kompletnie obala całe przypuszczenie o tym, że przyzwala on na obecność w pomieszczeniu najemników i że cała ta sytuacja z relikiem to jedna wielka szopka. To co jednak jest pewne, to to, że skok na Konpeki Plaza to kompletna porażka. Nawet jeśli chcielibyśmy uznać, że przecież Vi wyniósł biochip z hotelu, więc jest misja udana, tak niestety zbyt dużo rzeczy poszło nie tak. Celem była cicha kradzież relika i wyjście z hotelu bez żadnych ofiar. A gdyby nie liczyć dziesiątych ciał pozostawionych tamtej nocy w Konpeki, tak no... Saburo jest tu wystarczającą ofiarą, aby uznać ten skok za niewypał. Niektórzy mogliby też powiedzieć, że zabójstwo Saburo Arasaki to już wyczyn godny legendy, jednak wszyscy wiedzą, jaki był cel akcji, wiedzą, że martwy cesarz to jedynie wypadek przy pracy, a takich wypadków należy srogo unikać. Poza tym relik nigdy nie trafił do klientki. Nikt nie dostał kasy za to zlecenie, pomijając już to, że nie było już praktycznie nikogo, kto mógłby to wynagrodzenie przyjąć, ani kogoś, kto mógłby je wypłacić. Tragiczny powrót Deshona doprowadził go dokładnie tam, gdzie chcieli go jego starzy znajomi z Pacyfiki. Być może gdyby Dex nie był idiotą, a T-Bug umiałaby hakować szybciej niż na poziomie przedszkola, cała ta akcja potoczyłaby się zupełnie inaczej. Choć Yorinobu i tak zabiłby swojego ojca, czy Vi z Jackiem by tam byli, czy też nie, bo był to raczej kanoniczny event, którego nie dało się powstrzymać w żaden sposób. W zasadzie można by porównać skalę żniw, jakie zebrał po drodze Vi i inne postacie właśnie do atomówki zrzuconej na to miasto przez Saburo. Przez jeden głupi chip w niepowołanych rękach życie straciło całe mnóstwo osób i pytanie brzmi, czy dało się tego uniknąć? Na to pytanie raczej nigdy nie otrzymamy już odpowiedzi. Do następnego, trzymajcie się i cześć!